Docieramy do województwa kujawsko-pomorskiego, do gminy Śliwice, a konkretnie do wsi Łąski Piec. Taki widok krów na pastwisku dawniej był stałym elementem wiejskiego krajobrazu. Teraz krowy mają wypas dzięki projektowi Innowacyjne Zielone Mleko. Krowy na wypasie można spotkać w gospodarstwie Jacka Pstrąga. Zresztą nie tylko tam, ale jak widać także na sąsiadującym z gospodarstwem pastwisku i w lesie. Zwierzęta powoli przemieszczają się, odpoczywają, a przede wszystkim dowoli przeżuwają. To chyba to, co kochają najbardziej. Wydaje się wprost, że mogą to robić bez końca. I trudno się dziwić. Samochodu ekipy telewizyjnej nie widzą codziennie, przez co wzbudził u nich spore zainteresowanie. Ale tylko na chwilę. Szybko i z chęcią powróciły na zieloną trawkę. Panie Jacku, można powiedzieć, że pana krowy mają rajskie życie tutaj. No tak. Takie sielskie klimaty. Tak. Pachnie trawą, wiatr smaga przyjemnie. Można tak żyć. Można. Skąd pana decyzja na to, żeby właśnie tak hodować bydło mleczne? W sumie nie musiałem dużo zmieniać, bo praktycznie tak te krowy trzymałem wcześniej też, tylko po prostu z ciekawości bardziej w ten program wszedłem. Pochodzi pan z rodziny rolniczej, która też hodowała bydło mleczne w taki sposób? Tak, tak. I postanowił pan kontynuować dzieło? I postanowiłem kontynuować i kontynuuję dalej to. Co to znaczy zielone mleko? To mleko więcej ma witamin, beta-karotenów, prozdrowotne bardziej. Co wynika oczywiście z tego, co krowy jedzą. Jedzą sobie tutaj na tych pastwiskach, na tych łąkach. Co jedzą? I czy tutaj jest specjalnie obsiewana jakaś jakość ta łąka? Tak, jest specjalną trawą z ziołami obsiana właśnie pod to mleko. Żeby to mleko miało wyjątkowe walory odżywcze. Tak. Jak wygląda codzienne życie pana krów? Śpią w oborze? Nie. Przez lato nie śpią w oborze. Są tylko naganiane do obory dojone i z powrotem wychodzą na pastwisko. Także całą dobę prawie są na pastwisku latem. A zimą są na oborze. Widzi pan, że kochają tą wolność, swobodę, lubią wychodzić? No lubią. Na pewno lubią. Jak one się tak sobie same się przemieszczają? Mają ścieżki, miejsca, gdzie przebywają? Tak, mają ulubione miejsca. Gdzie lubią najbardziej przebywać? Tutaj, przy lesie, pod lasem. Przyznam szczerze, że jak do pana jechałam, to zobaczyłam krowy, które sobie idą ścieżką leśną. Niesamowite przeżycie, nigdy czegoś takiego nie widziałam. No właśnie, tutaj właśnie koło gospodarstwa ma mało ziemi i właśnie często przeganiam właśnie przez las. To no, jeszcze mają taki spacer. Tak. Leśne klimaty. Ale ja słyszałam, że pana krowy to są nawet takie bardzo słabe krowy, bo występowały w filmie. Tak, zagrały w filmie. I grały szczęśliwe krowy, grały siebie. Grały swoje siebie, role, swoje życiowe. Role, dokładnie. Bardzo fajnie. Projekt Innowacyjne Zielone Mleko nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, ale także może dać alternatywę dla gospodarstw. Możliwość produkcji wysokiej jakości mleka na szeroką skalę. Przedstawiliśmy w tym projekcie i innowacyjne sposoby podchodzenia do pastwisk, odpowiednie gatunki traw, odpowiedni sposób prowadzenia. Tutaj współpracowaliśmy i z producentami mieszanek traw, i z Politechniką, i z naukowcami, którzy zaproponowali rolnikom dobre rozwiązania. No i później przetwórstwo jest niezwykle istotne, że znalazła się taka spółdzielnia mleczarska, która chce na to postawić, która chce pokazać, my produkujemy mleko pozyskiwane w tradycyjny sposób. Konsumenci oczekują dzisiaj tego, żeby krowy były żywione w sposób tradycyjny. Od pewnego czasu interesuje to konsumentów, w jaki sposób zwierzęta są utrzymywane, kwestie tak zwanego dobrostanu zwierząt, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest ważne nie tylko, jaki jest produkt pozyskiwany od zwierząt, ale również jak są traktowane te zwierzęta, w jaki sposób, w jakich warunkach to mleko jest wytwarzane. I tutaj dochodzimy właśnie do czegoś, co nazwaliśmy przekornie zielonym mlekiem. Ono oczywiście jest białe, takie jak powinno wyglądać. Naszą inspiracją było niemieckie czy austriackie Heumilch, czyli mleko z siana. Latem zielonka wysokiej jakości, zimą siano wyprodukowane z takich zielonek. Można to zrobić nie stosując albo ograniczając do minimum inne pasze. Staramy się, żeby przynajmniej jakaś część zwierząt, krów w tradycyjnych gospodarstwach rolnych mogła być utrzymywana w tradycyjny sposób. Rosnące oczekiwania i zapotrzebowania rynku wymuszają na producentach rolnych, przetwórcach produktów rolnych, firmach obsługi rolnictwa i instytucjach naukowych
podejmowania wysiłków wymyślania czegoś innego. Rodzi to konieczność poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych, których celem jest wytworzenie nowego lub udoskonalonego produktu. Ogromny wysiłek konieczny jest również w opracowaniu metod wytwarzania, pozwalających na uzyskanie coraz wyższej jakości przy minimalizowaniu kosztów wytwarzania, nie zapominając oczywiście o konieczności dbania o środowisko. Biologizacja rolnictwa też jest odpowiedzią na problemy związane ze zmianami klimatycznymi, wprowadzanie odpowiednich szczepów bakteryjnych czy grzybowych, które wzmacniają produkcję, eliminują szkodniki w produkcji roślinnej, no jest jedną z tych metod, nad którymi głowią się instytuty badawczo-wdrożeniowe nie tylko w Polsce, ale oczywiście na całym świecie. Kołda Wielka, tam gdzie produkujemy gęś chociażby, to jest nic innego jak instytut, który zajmuje się tylko i wyłącznie poprawianiem wciąż jakości gęsi kołudzkiej owsianej, białej, która to nabiera z roku na rok poprzez pracę naukowców coraz lepszych cech hodowlanych, ale również i konsumenckich. Innowacje to przede wszystkim szukanie korzyści, które odniesie rolnik w produkcji, a z drugiej strony konsument. My na przykład powołując do życia jako samorząd województwa Instytut Czochralskiego będziemy się zajmowali w tym instytucie promocją żywności. Chcemy po prostu pomóc rolnikom wypromować zdrową żywność, dobrej jakości, produkowaną według właśnie najnowocześniejszych standardów produkcyjnych. Zmiany klimatyczne wymuszają na rolnikach i naukowcach poszukiwanie nowych metod produkcji, zarówno w hodowli zwierzęcej, jak i roślinnej, no i oczywiście w przetwórstwie. Tych przykładów jest bardzo dużo. Powrót do tradycji, ale też i stosowanie najnowocześniejszych technologii laboratoryjnych, które doprowadzają nas do stworzenia właściwie nowych zupełnie metod produkcyjnych. Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie mogą mieć pozytywny wpływ na klimat, między innymi zapobiegać marnotrawieniu żywności na różnych etapach produkcji. Jeśli chodzi o rolnictwo proklimatyczne, w ramach wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 jest przewidzianych wiele działań, które mają na celu właśnie promowanie innowacyjności w tym zakresie. W obecnym, już mijającym programie PROWIE 14-20 takich działań było mnóstwo, ponieważ każda grupa, każdy projekt, który był realizowany w ramach PROWIE 14-20 był nakierowany i musiał się odbywać za pośrednictwem właśnie innowacji. Te innowacje były udowadniane przez rolników we współpracy z naukowcami, z przedsiębiorcami, z agrobiznesem, z doradztwem rolniczym poprzez właśnie projekty takie jak działanie Współpraca, gdzie powstawały grupy operacyjne. Obecnie ponad 400 grup operacyjnych mamy w Polsce w naszych bazach danych i one właśnie w większości dotyczą proklimatycznych rozwiązań dla rolnictwa. Polski Zielony Ład wprowadzony w Polsce obecnie wymusił na rolnikach, na przedsiębiorcach z sektora agrobiznesu, agrofood, właśnie podejście takie proklimatyczne. Myślenie o tym, co się stanie po nas, jaką glebę, jakie środowisko, jaką ziemię zostawimy po sobie, po naszych działaniach. I tutaj świadomość rolników się bardzo mocno zwiększyła. Straty żywności i jej marnotrawienie są wyzwaniem globalnym. Marnowanie żywności przyczynia się do braku bezpieczeństwa żywnościowego, do niedożywienia i do marnowania wody w czasach rosnącego głodu na świecie. Niewydolność wzdłuż łańcucha dostaw żywności i w obszarze konsumpcji ma poważne skutki również dla środowiska. Ważne jest więc, by pamiętać, że ograniczanie strat i marnotrawienia żywności przyczynia się do walki z głodem i zmianą klimatu.